Na początku chciałbym właśnie podziękować chłopakom, bo ta runda naprawdę była dla nas wymagająca, ale staraliśmy się jak największą frekwencją być na treningach i jakoś nam się to udawało. Dzisiejsze derby 3-0 do przerwy do tyłu, teraz 4-4, końcóweczka, tak więc ten mecz no, dziś bardzo, bardzo bogaty. Tu właśnie mamy przykład zawsze, że trzeba grać do końca i po meczu naprawdę mocno podziękuję chłopakom za walkę do końca, bo naprawdę włożyli w to dużo serca. A jakie cele przed wiosną? Jakieś specjalne przygotowania będą po tym okresie odpoczynku? No teraz po początku stycznia będziemy mieć przerwę zimową. Od stycznia zaczynamy znowu treningi i mamy w planie, jakby to powiedzieć, wypożyczenie paru zawodników, którzy myślę, że nam pomogą w następnej rundzie wiosennej. Derby rządzą się swoimi prawami. Prowadziliśmy 3-0, jednak Osiek odrobił te bramki. No, na dobrym poziomie można powiedzieć, no, rundę jesienną kończymy no, nie tak jak chcieliśmy, no, ale będziemy walczyć dalej i zobaczymy co będzie na wiosnę. Orzeł no, troszeczkę niżej w tabeli niż było to do tej pory. Co jest przyczyną? Słabsza frekwencja na treningach, gorsza dyspozycja na meczach? Można powiedzieć, że tak ogólnie w żadnym meczu nie zagraliśmy w takim samym składzie dwóch meczów pod rząd. W każdym meczu brakowało 4-5 zawodników, ale pokazali dzisiaj, że jednak umieją grać piłkę i umieją walczyć. Także myślę, że wiosna może przysporzyć nam dobrych pozytywów, no ale trzeba przepracować zimę, żeby dobrze zaprezentować się wiosną.